wieczorni goście powoli, powoli zaczynają opuszczać karczmę. Gry w karty, gry w kości powoli nikną. Coraz mniej ludzi, zaczyna się sprzątanie karczmy. Kilka kucharzy idzie spać, żeby po paru godzinach, po dwóch, trzech godzinach się dosłownie obudzić, żeby zacząć już przygotowywać śniadania, bo pierwsi goście zaraz będą już na śniadaniu. Praktycznie pierwsi goście wchodzą, kiedy ostatni goście z poprzedniego wieczoru jeszcze siedzą. I razem z tymi pierwszymi gośćmi chodzi trójka twoich towarzyszy. Wy rozglądacie się, widzicie dużą karczmę. Wszystkie stoliki praktycznie są jeszcze wolne. Przy jednej z takich loży, w jednym kącie tej knajpy, tej karczmy, siedzi Sted. Kufel piwa, jakieś słodkie przekąski na stole, którymi się teraz raczy. Półork na samym wejściu patrzy się na was. Dzień dobry. Kiwa głową. Uśmiech od ucha do ucha. Widzisz kły, takie duże, wystające. Ja chcę tylko czmychnąć. Dobra, ja się rozglądam za... Za Stedem. Bez problemu, tak jak mówiłem, w kącie, w dużej loży siedzi. Noga na nogę, piwo w ręce, jakieś ciastko. Masz rację na stole? Tak, tak, jak najbardziej, słodkie jedzenie. Ja podchodzę do Steda, na tej loży. O, widzę, że już zaznajesz dobroci miasta. Witaj ponownie, Grimni, że tak, jak najbardziej. Ja chcę sięgnąć od razu po żarcie Steda. Ja też. Tam jest taki duży półmisek, powiedzmy, i tam są jakieś łakocie, jakieś słodycze, jakieś babeczki, czekolady, coś słodkiego. To ja biorę ze trzy, cokolwiek. Słodkie to ja wpierdalam. Nie śpieszcie się zanadto, już zapowiedziałem karczmarzowi, że przyjdziecie, więc zaraz wszystkim wam podam. Jaki się będzie obiad? No w zasadzie to dla was to już śniadanie, bo już obiad i kolacja zostały zjedzone całe, więc... Ale przynajmniej najecie się dosyta, tak? Zanim się pożegnamy. No tak, dzięki. No... Dopiąłeś swego. Wyszedł. A trochę nas to kosztowało. 10 sztuk złota od łebka? No, to w moim przypadku to było wszystko, co miałam. Ja zapłaciłem 20. Ty zaraz ukradniesz więcej, kurwa. Ja tak nie potrafię. Dobra, jesteś w mieście, to jesteś w mieście. Nie? No jestem w mieście i co? Pomyśl, nie wiem, chciałaś złota... trafić do miasta. Idę tam ciebie, bo nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Pomyśl, że za te 10 sztuk złota trafiłaś do miasta i jeszcze się najesz. Okej, okay, jedzenie to dobra perspektywa, ale musimy wymyślić co dalej. No i gdzie jest ten obiad? No ja rozumiem, że ze Stedem idziemy do akademii. Tak. Siba muszę odprowadzić jeszcze na miejsce. A wy? Widzicie, że podchodzi do was krasnoludzica z taką wielką tacą. Takim półmiskiem jajówy na boczku, na jakiejś kiełbasie. Kładzie to przed wami. Drewniane michy takie, łyżki. Wszystko to wam rozdaje wam. Za nią dosłownie idzie elfka. Również w duchach służby. Kładzie przed wami wino. Przed krasnoludem taką pintę piwa. I Grimni, że od razu czujesz, że jest to krasnoludzkie, dobre, krasnoludzkie piwo. Oczywiście pajdy chleba dowoli, a reszta jedzenia będzie po pierwszym daniu. Informuję was, krasnoludzica. O kurwa, będzie więcej! No dobra, Sted, więcej nawet niż dopiero jest swego. O panie. Biorę od razu tą pintę, wypijam połowę. Dobra. Co jak co, płacą mi za Sibo, tak? No ale kilka dni wędrowaliśmy razem, więc przynajmniej tyle mogę się odwdzięczyć za ewentualną pomoc w walce z waszej strony, tak? Dobre, dzięki. Wiesz może czy... Jak rozumiem, znasz miasto dobrze. Lepiej niż dobrze, tak. Wiesz, ile tu
Może inaczej. Czy znajdę tutaj wyznawców Hayley albo jakichś innych paladynów, którzy by mogli mi pomóc się chociaż, nie wiem, zakwaterować na chwilę albo nie wiem, pomóc z innymi sprawami. Mogę ci wskazać jedynie kierunek, tak? No bo jest tu kilka faktycznie zakonów, nie wiem, jakichś zgrupowań, tak? I też tak się przebierają śmiesznie jak ty, tylko inne kolory mają. No dobrze. Widzę, że tutaj Latander dość jest popularnym bogiem, więc myślę, że oni będą mi w stanie pomóc. Może znają kogoś z mojego zakonu, albo wiedzą, gdzie się udać. Nie wiem, nie znam się na tych waszych bóstwach całych. A tak, abstrahując od tematu, to ile ci płacą stać za to, że mnie doprowadzisz w to miejsce? Sądząc po warunkach pracy, na jakie spotkałem po drodze, za mało, Sibo, i już chcę to zlecenie mieć z głowy. Ja no tak pytam, ciekawy byłem. Mam nadzieję, że taka odpowiedź cię usatysfakcjonowała. No nie, ale co? No nie będę drążył, bo i tak nie powiesz. Esme, czy też masz jakieś pytania? Chuj, ale bardziej jestem głodna. No to jedzcie do woli. Karczmarz ma u nas dług. U nas, u mnie i u reszty moich znajomych. Kiedy już zjadacie tą jajecznicę, po raz kolejny przychodzi obsługa. Chleb, świeże masło, wędliny świeże, robione lokalnie. Bardzo dobre rzeczy. Kolejne wino, oczywiście kolejne piwo. Musicie uważać na to piwo, jesteście zmęczeni, jesteście po 4 dniach drogi. Można powiedzieć, byliście głodni. Jeżeli się tutaj upijecie, może być ciężko dzisiejszego dnia. Pamiętajcie też, że macie nieprzespaną noc. Ja chcę tak poczuć to piwo. Chcę właśnie tak poczuć trochę tego... Trochę tych, nie wiem... Żeby mnie nogi trochę przestały boleć, żeby trochę miękkości poczuć jednak w nogach, żeby trochę mi jednak język łatwiej się rozwijał w rozmowie. Trochę się tym piwem tak chcę podchmielić jednak. Czyli pozwalasz sobie, dobrze. Ja... Nie jakoś bardzo, ale... Ja myślę, że Sibo nawet krasnoludzkiego piwa nie spojrzy na nie. Więc nawet go nie rusza. Jak mówiłem, jest też wino. Mocne, czerwone. Krasnoludzkiej roboty, czy nie? Nie, nie, nie. No to winko już sobie tam dziamnie. Chcemy polecić stereotypowo elfickiej roboty. Wino elfów, piwo krasnoludów. Chuj, tam ważne, że nie krasnoludzkie. Dobrze, to ja sobie nalewam więcej wina. Dobra, a teraz niech ktoś mi wyjaśni, nie? Bo jak tu szliśmy, nie? To było strasznie dużo takiego syfu. To jakieś pierwsze miasto, coś, jakaś taka część, strasznie dużo tych bezdomnych. Dlaczego ludzie godzą się na życie w takich warunkach? W sensie, czym oni sobie stąd nie pójdą? A gdzie mają pójść? No nie wiem, no poza miasto, no na litość boską. Przecież istnieje świat poza miastem, nie wiem, kurwa, jakieś wsie albo coś. Tam jest jeszcze większa bieda. Koniecznie, no. Ja nie widziałam za dużo dużych miast, nie? To Elturel i teraz to, ale to są zupełne przeciwieństwa. To jest strasznie. Znaczy, z tego co zaobserwowałem, to Elturel to był raczej taki wybryk natury. Nie ma takich miast. Większość miast raczej wygląda tak jak to miasto. No już nie ma takich miast, faktycznie. Dobra uwaga, no nie ma już w ogóle takich miast. Zawierz Esme, jeżeli ci powiem, że lepiej jest szybko zginąć
w murach miasta od ciosu zadanego sztyletem w odpowiednie miejsce, niż być rozszarpanym przez wilki poza murami. Ale ja żyłam całe życie poza murami, w sensie w karawanie, no nie rozszarpały mnie wilki, ani nikogo z naszej karawany, no na litość boską. Okej, jeździliśmy po małych miejscowościach co roku po tych samych, albo po wsiach, albo koczywaliśmy pod miastami, no bo takich jak my się nie wpuszczało do miasta, nie? No bo co duże zainteresowanie zresztą. No ale poza miastami mieszka kto? Jakiś kurwa szlachcic, który ma pod sobą parobków chłopów, którzy kurwa biedują, robią, zapierdalają w polu, żeby szlachcic se mógł żyć. A to nie w dostatku. No ale oni dostają jakieś żarcie, nie? A to nie lepiej zapierdalać słoneczku na polu, niż tutaj, nie wiem, leżeć jeden na drugim i umierać w nieczystościach. Jakoś nie widzę takiego steda, który zapierdala przy pługu. No wtedy jest trochę lepiej ustawiony niż większość ludzi. No. Ale no każdy, no, niektórzy sobie pomyśleli, kurwa, po co mam zapierdalać przy pługu? Pojadę do miasta, może mi się uda. A potem mu się, kurwa, no nie udaje, więc... Więc wraca. Nie ma do czego może. No nie wiem, może nie może wrócić. Jezu, nie wiem, co ja jestem. Ja mogę tylko od siebie dodać, że 20 parę lat temu wcale jakoś dużo nie różniłem się od ludzi, którzy mieszkają w pierwszym kręgu. Czyli można wyjść na ludzi, tak? Zależy, co rozumiesz przez ludzi. Nie wiem, czy chcesz wiedzieć, co Sted robił, żeby wyjść z tego pierwszego kręgu. Trzeba pracować. Zarabiać. Ale jak? Tak jak się tylko da. Rękoma, nogami, pują i innymi częściami. Właśnie niektórzy zarabiają ciałem, inni zarabiają umiejętnościami. Dobrze, a to teraz to ja tak pytam, bo mnie to stresuje. Chodzi o to, że no Sted, okej, okay, on tutaj ma znajomych, ma jakąś robotę, no jaką ma, taką ma, trochę dziwną i trochę podejrzaną, ale ty Sibo, na przykład jak pójdziesz do tego mistrza Gryfina, nie? To ty zostajesz w tej akademii, czy jak? Szczerze wątpię. A ty, Grimnirze, bo ja nie wiem, co ja mam... Nie wiem, co miałabym ze sobą tutaj zrobić. Chyba potrzebuję jakiejś pracy. Szczerze miałem nadzieję, że znajdę tutaj jakiś też klasztor. Może, nie wiem, grupę znawców. Hayley. Może... Nie wiem. Nigdy nie byłem w takim mieście. Większość swojego 200-letniego życia przeżyłem w warowni, twierdzy, mieście krasnoludzkim w środku góry. Ej, Grimnir, a czy twoi kuzyni wierzyli, że jak wyjdą spod góry, to spadną do nieba? Na bank. Jestem założony. Zakładam się, że co drugi tak myślał. Są takie plotki, że tak myślimy, ale nie jest tak, nie. Słuchajcie. Na pewno. Jeżeli Sibo nie znajdzie kwatery u mistrza Gryfina, tak? Ty, Grimnirze, nie znajdziesz miejsca nie w klasztorze, bo to jest to chyba kapliczki głównie, jakieś, nie wiem, małe zakoniki, tak? Ale klasztoru chyba tutaj nie ma. A ty, Esme, nie znajdziesz dla siebie żadnego powołania w tym mieście, tak? No to... Dla Esmy na pewno robotę damy radę znaleźć jako kelnerka, ale jeżeli szukacie czegoś takiego bardziej trafionego, przynajmniej dla ciebie, Grimni, że tak, do machania młotem, no to dostałem informację, że nasi szanowni gospodarze, którzy wciskają wszystkich przy bramie, szukają ludzi do... rekrutują swoje zastępy, tak, więc... Niby wstępnie chcieliśmy tego uniknąć, ale sama nie wiem, co wolę, czy być obmacywaną, czy... biegać za najemnikami, chociaż nie wiem, kto miałby mnie wziąć do grupy najemniczej. Tutaj jakby jesteś już na terenie miasta, jesteś odczytka, już nie będziesz przeszukiwana. Raczej nie powinnaś być przeszukiwana. Obmacywaną w sensie jako kelnerka. O kelnerkę nie chodzi. Tutaj raczej z tym nie będzie problemu, ale to... Jakieś mało ambitne to. Rozumiem, że to cały ten przyżytek to jakiś... Twój, czy jakieś twojej grupy, jakieś miejsce wypadowe, tak? Macie tutaj układy tak, jakieś? To jest miejsce wypadowe, tu nie należy ten przybytek do nas. My po prostu świadczymy usługi ochroniarskie.
A przynajmniej mój dobry przyjaciel. Ja to jestem przejazdem. Znaczy chyba już nie, nie? Chyba kto wie, gdzie mnie nogi poniosą? No właśnie, to też mnie w sumie ciekawi, co byś zamierzał dalej robić, chociaż ty to chyba zawsze byłeś wolnym, jak to się mówi, wolnym strzelcem. El Turel nie jest jedynym miastem, które jest w tej krainie, więc praca znajdzie się wszędzie. A wiesz, czemu ta cała płonąca pięść tak mocno broni tych murów? Raczej patrząc na stan pierwszego kręgu miasta, to nie wiem, no i tak na ludziach im za bardzo nie zależy, czy na bezpieczeństwie w mieście chyba. Nie wiem. Czemu oni tak przeszukują wszystkich, zatrzymują poza murami w tych namiotach? Szczerze powiem ci, że nie mam zielonego pojęcia, ponieważ jeszcze nikogo tutaj na ten temat, nie rozmawiałem z nikim na ten temat, nie pytałem nikogo, tak? Jakby nie interesowała mnie ta sprawa. Dla mnie głównym założeniem było wprowadzić was do miasta i zapewnić sobie, że dostanę swoją wypłatę, tak? Ale rozumiem, że wcześniej tak nie było, że każde wejście do miasta było tak ściśle nadzorowane. Nie, wydaje mi się, że to miasto jest w ogóle jakieś spokojniejsze. A wiecie, czemu oni tak strasznie szukają nowych rekrutów do tej swojej organizacji najemniczej? No, podejrzewam, że natłok ludzi przed murami. Ale trzymają ich przed murami, więc... No, ale no, chyba nie będą ich trzymać wiecznie. No, dlatego o to pytam, jakby czemu ludzi z El Turel, gdzie wszyscy porządni mieszkańcy i jakby strażników chyba nie obchodzą, nie wiem, w co drugiej alejce rzezi mieszkowie ze sztyletami na wierzchu, a zatrzymują biednych uchodźców, no. Czegoś się chyba muszą obawiać, żeby do miasta nie weszło. Może nie chodzi o przeludnienie, bo tu jest tak, kurwa, strasznie dużo ludzi na sobie. A może czegoś szukają? Nie wiem. Ja tylko gdybam. Po czym wchodzi mężczyzna, podchodzi do Lady, zaczyna rozmawiać z karczmarzem, kładzie taki mały pergamin na stole. Karczmarz się z nim zapoznaje, kiwa głową. Mężczyzna odchodzi. Karczmarz wchodzi do kuchni, bierze młotek, bierze gwóźdź i kieruje się w stronę wyjścia. Po chwili słyszycie, coś jest przybijane do drzwi. To co? Pojedliście? Mogę zabierać Sibo? Nie, spoko, sam się zabiorę. Możesz iść ze mną w sumie. Ale czy chcemy jeszcze jakoś się spotkać po tym, czy chcemy się rozejść? Weźcie mnie, zostawiajcie tutaj samej. Spokojnie, Esma, no, możesz pójść ze mną. No, spróbuję się popytać ludzi, czy są tu jacyś paladyni inni. No, raczej ze mną ci się krzywda nie stanie, jeśli o to chodzi. Okej, okay, dzięki, Rymir. Ale czy chcemy jeszcze się, no wiecie, tak spotkać? Tak we czwórkę? Czy... Nie wiem, czego się dowiem w akademii. Pewnie dostanę jakieś zadanie, znowu będę gdzieś łaził. Ale jak nie, no to mogę z wami gdzieś się spotkać. Zawsze weselej będzie. Czyli... I na pewno jakaś wyprawa się będzie szykować. Jak potrzebujecie jakiejś przysługi, jakby w mieście, tak, to ja jestem tutaj. Okay. A jeżeli ale mnie tutaj nie będzie, to pytajcie tamtej kelnerki wtedy i pokazuję im na Izabelę. Są tu pokoje do spania? Jak coś? Są pokoje do spania, ale nie wiem, czy pokoje też jakby są dla was z góry opłacone. Znaczy nie o to chodzi, no wiadomo, że już musimy sobie raczej radzić sami, ale no nie znamy miasta, tak? No na pewno ja z Esme no pierwszy raz jesteśmy, więc to jest jedyne miejsce aktualnie, które znamy, więc pewnie tu wrócimy. Także dlatego pytam, no czy jest nocleg. To macie o tyle łatwiej, że świta, macie przed sobą cały dzień, możecie znaleźć pracę. Brzmi świetnie.
tak jak mówię, w razie czego, jakbyście potrzebowali jakiejś przysługi w mieście, tak? To możecie tutaj przyjść. Póki co, to widziałam takie perspektywy. Dziwka albo kelnerka. Kelnerek też nie cierpię. Elfka, no, która właśnie zaczęła zbierać od was talerza, patrzy się tak na ciebie. Mamy jeszcze pracę w kuchni. No, mniej obmacywanka na pewno i mniej uwag. Dziwki dobrze zarabiają. Parę godzin w kuchni i na pewno. Parę godzin w kuchni i na pewno dostanie pani obiad, obiad o kolacji i jakiś nocleg. Nie brzmi tak źle. A dla pana, patrzy się w stronę krasnoluda, drwa trzeba porąbać i parę rzeczy ponaprawiać. Jeśli nie znajdzie pan nigdzie noclegu, na pewno nasz właściciel tej karczmy chętnie przyjmie na jedną czy dwie doby pomocną dłoń. Zawsze coś. Jak nie znajdę noclegu nigdzie indziej, to na pewno skorzystam. Dziękuję. I idealnie się nadajesz do tego. Tak patrzy się na gnoma, mówi... Ja nie szukam. Nie. No dobrze, bo i problem byłby coś dla pana znaleźć. Bez urazu oczywiście. Czy ona bierze w rękach te wszystkie talerze i tak obraca się i tak niezręcznie idzie w stronę kuchni. To co, Esma, chcesz zostać tutaj już, nie wiem, się w kuchni zadomowić? Nie, idę z tobą, jak na razie nie muszę to ukryć. Na pewno będzie raźniej, super. Też bym wolał mieć kogoś ze sobą, bo pewnie się nie zgubimy aż tak. Ty zapamiętasz jedną uliczkę, ja zapamiętam drugą uliczkę. No, a potem się popieprzyną razem i... Już nigdy nie wyjdzie się z tego miasta. Ibo, no! A propos chodzenia po mieście, to skoro Sibo, mogę się z tobą zabrać? Znaczy, no, wyszedłem z założenia, że raczej musisz, jak chcesz, zapłatę dostać. Chyba, że chcemy iść wszyscy razem, tak po kolei, jedno miejsce zwiedzimy, potem drugie, pokażę nam trochę miasta, nie? Dobra, ale raz. No i super. To teraz już nikt nas nie napadnie. Takiej kompanii. Nie mów hop. Czyli pójdziemy razem? Mi tam pasuje, tylko że idziemy na pewno do akademii. Okej, okay, a potem tam gdzieś chciał Grimnir. No, a potem to już. Wszystko jedno. Dobra, ja sobie siadam zadowolona, że kurwa, ciągle trzymamy się razem i dolewam sobie wina. Dobrze, świetnie. W sumie też mnie ciekawiło bardziej, jaka jest tutaj, o co tu chodzi w tej sytuacji z wami, bo ty o niczym nie wiesz, ten ma zlecenie, o którym nie wiesz i tak miałem cię zaprowadzić. O co tu? To taka czysta ciekawość już. Grimnir, oni obaj lubią być tajemniczy. Ale to nie jest prawda. W sensie tajemniczy, no to Sted oczywiście jest, no z racji... Znaczy, ale ja Sibo, tylko mówię za siebie. Sibo praktycznie nic nie wie, tak, więc coś mnie to ciekawi, o co chodzi. Sam bym chciał wiedzieć. A skąd on się wziął? Pokazuje na Steda. To już w ogóle, kurwa, nie wiem. Zamurowało mnie, jak mi to powiedział, ale no co. W ogóle wyście przecież we trzech wyszli z kanału, tak? Więc musieliście się wcześniej spotkać. No, w kanałach się spotkaliśmy. A Sted, jeszcze mam jedno pytanie. Czy ty znasz coś, jakichś ludzi, którzy... A nie, kurwa, i tak nie mam pieniędzy. Właśnie. Zadaj pytanie. Sted, ty sobie przypominasz, że kilka godzin temu, jak od nich się odłączałeś, to oni jeszcze mieli sakiewki pełne monet. Ty wiesz takie rzeczy, bo to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą ty zauważasz u ludzi, nie? A teraz oni ci mówią, że nie mają kasy. Zapytaj Esmen, jakie masz pytanie, kogo znam? Znaczy, takich ludzi, co znają ludzi. Znaczy, chodzi o to, że była taka z Elturel, jak uciekałam, tam była taka rodzina, która wcześniej mnie przygarnęła w tym mieście. Chodzi mi o to, czy ktoś mógłby po prostu wyjrzeć, czy oni przeżyli to wyjście z Elturel. W sensie patrzeć, poszukać wśród tych uchodźców, jeżeli ktokolwiek spoza twojej ekipy wychodzi poza mury, nie? Tam był taki mały elfiątko z Idrel, ona się zostawiła mnie
pod opieką takiej rudej uzdrowicielki i chodzi mi o jego rodzinę, czy oni byli cali, czy nie, może przyszli z inną grupą uchodźców. Tylko tyle by mi wystarczyło, sama świadomość, czy oni się stamtąd wydostali, czy nie, może przyszli z inną grupą uchodźców, znaczy, no ale nie wiem ci czym zapłacić. Jak to? Przecież miałaś pieniądze. No i... No nie, no zapłaciliśmy tej dziuni, co nas wpuściła, nie? 10 od głowy. No. Też nie mam właśnie grosza. No, ja też nie mam ani grosza. Dobra. Porozmawiam z Moritem o tym, żeby wam oddali pieniądze. No ale jak oddali, to wpuścili, załatwili, że to spuścili, zapłaciliśmy normalnie, a teraz mają, nie kumam, kurwa. Tu się coś zmieniło w tym mieście? Ja też za was zapłaciłem. O, świetnie. No daliście się po prostu zrobić, jak dzieci. Nie zgadnę, wprowadzała was taka kobitka. No czarnowłosa dziunia, no taka. No tak. Ale no już jej nie znajdziemy, bo powiedziała, że już się nie spotkamy. No z wami na pewno, nie? Chyba, że coś będziecie potrzebować, ewentualnie przemycić do miasta, tak? No to wtedy tylko do niej bijecie. No. No ale jak mamy do niej bić, jak już jej nigdy nie zobaczymy? Sama tak powiedziała, że do niej zobaczenia. Nieważne, w każdym razie, no dobrze, okej. Ogarnę ten hajs, tak? Przemyśl... To będzie jakby rekompensata za to, jeżeli mam wam w czymś pomóc tutaj jeszcze w mieście. W takim razie pytałaś się, czy znam takie osoby, które mogą sprawdzić, kto się dostał do miasta, a kto nie, tak? Znaczy mi chodzi tylko, czy no, mogą być nawet wśród uchodźców pod miastem, nie wiem, chodzi mi tylko o to, czy Zidrel... Żeby ktoś tam wyszedł i sprawdził. Berna. Tak, że, czy wśród, z tym dzieckiem jest jeszcze jego rodzina. To była wielodzietna rodzina elfów, czy kręcą się wokół niego. No... Myślę, że kogoś takiego Morit może posłać, nie? Tam na... żeby poszedł, sprawdził. Bez problemu. Przysługa za przysługa, bez monet. Odezwą się kiedyś, jak będą potrzebowali również taką małą przysługę i jesteście kwita. Myślę, że jak najbardziej. Jedno słowo, tak? I ktoś pójdzie na... za mury, żeby sprawdzić, ale też przy okazji sprawdzi księgę tych, tego, kto wszedł, tak? Żeby sprawdzić, kto wszedł do miasta. Okej, okay, no dzięki. No tak, spisują każdego faktycznie. Łatwo poszło. Tak, no ale policzę za tą akcję. To, co uda mi się odzyskać od... Czyli dalej będę biedna. Tak. W skrócie tak. Przecież znajdziesz pracę. Krymni, że ty coś potrzebujesz? No... Wskazać drogę, tak naprawdę. Do jakichkolwiek paladynów, bo myślę, że między sobą się znają. Nawet z innych paladyni od jakby różnych bóstw się między sobą też znają, więc jak trafimy na jednego, to trafimy do reszty pewnie. Dobra, więc to zrobię za darmo. To co, idziemy załatwić sprawę waszą? Jestem gotowy wtedy, kiedy wy. Jasne, możemy iść i ja chcę jeszcze sobie zgarnąć na drogę jakieś coś z tych słodyczy. Bez problemu sobie pakujesz w jakąś taką chusteczkę, czy coś, parę tam słodkości. Dopijam piwo. Wstajesz, czujesz ten alkohol w głowie, w nogach. Najważniejsze, że nie czuję bólu nóg. O, tak. Teraz tylko spać. Albo w sumie niekoniecznie. Jak wstaniemy tam od stołu, to ja bym chciał podejść do Izabeli, jak ona się tam gdzieś krząta. I chciałbym jej na ucho powiedzieć, że kiedy Morit wróci, to proszę przekaż mu, żeby wysłał kogoś przy bramę i za mury, tak żeby sprawdził, kto wszedł do miasta, kto jeszcze nie wszedł, ewentualnie kto stoi przed miastem. Trzeba szukać małego elfiątka o imieniu, jak on się nazywał? Zidrel. O imieniu Zidrel. I zielarki Werny. I jakieś zielarki Werny, tak, więc tych osób trzeba poszukać, czy żyją, czy weszły do miasta, jeżeli nie, to
można spróbować ich też wciągnąć do miasta, tak? Jeżeli to się uda. A, i druga rzecz. Zapytaj się Morita, czy jest w stanie odzyskać pieniądze od tej dziewczyny, która wprowadzała tą trójkę do miasta. Ponieważ nas, za przeproszeniem, wyruchała delikatnie. A ani jemu, ani mnie to się nie podoba. Dobrze, ukochany, tak zrobię. Nie martw się, wszystko załatwię. Uważaj na siebie, jeśli wychodzisz z nimi. Ona tak patrzy nieufnie na gnoma i na krasnoluda. Ja chciałbym tak ocenić tą Izabelę, tak? Mhm. Jakby w jakim ona wieku jest? Około 28 lat. Ewidentnie czuje miętę do Sibo. Do Steda. Do Sibo nie. Okej, okay, i tak się zastanawiam nad ich relacją, bo ona tak do niego, a on tak, no tam zrób to, tamto i tak. Dobra, czy ja widzę, jak Grimir się patrzy też w tamtym kierunku tej baby? No to mruczę pod nosem, że kurwa sami fani blondynek. Ze zazdrości po prostu. Ja po prostu się analizuję tutaj relacje międzyludzkie w tym mieście, bo tak dziwnie jakoś to wygląda. Tak, ze zazdrości mu, że Stet mam ranię o blondynę. A on mu do nosa to sięga. Słuchaj. Nie słucham. Przez... No. Nieważne, tak ci powiem. Przez 200 lat mojego życia już zdążyłem mieć wszystko, czego chciałem tak naprawdę ze strony płci przeciwnej i nie szukam niczego więcej, więc... Kłamiesz, kurwa. Mo, sam powiedziałeś, że siedziałeś w dziurze w klasztorze całe życie. Nie. Tak. Powiedziałem, że siedziałem w twierdzy mieście na mojego klanu. No właśnie, w dziurze. I no. Trenowałeś tylko. To jakie ty miałeś tam kontakty z kobietami? Kłamiesz, dobra. Ja ubieram plecak i... Grimi, ja wszystko, widzę, że... Oczywiście. Wszystko to co? No co? O Jezus, no... Nie wzdychaj, no. Mnie to takie rzeczy interesują. Słuchaj, no... Chodzi mi o... Czesanie brody! Ciężko będzie teraz stracić 200 lat mojego życia. Przeżyłem swoją pierwszą miłość, przeżyłem swoją największą miłość, przeżyłem swoją miłość, która złamała mi serce, przeżyłem swoją miłość, która nie miała znaczenia, czyli taką czysto fizyczną. Jakby już świata zasmakowałem, że tak powiem. I... Ale no dobra, nie. Kiedy indziej będę się w to wgłębiać i wyciągnę z ciebie więcej. Hej, SP. No? Bo on ma 200 lat. No a ty kurwa ile? No dobra, ale on gada jakby miał kurwa z 1000. Był starym dziadem ze Stetycza. Wszystko przeżył, kurwa, wszystko. Może to czuje, to Sibo. On gada jakby miał jutro umrzeć. To ty ile przeżyłeś, gnomie? No 200, ale ja nie gadam jakbym miał jutro umrzeć. Sibo jest wręcz przeciwnie. Odmładza się. Słuchaj, zachowujesz się jakbyś w ogóle żył na tym świecie jakieś 20 lat, a nie 200. I tak się czuję. Dlatego się dziwię. Przygoda! No, także może już chodźmy. Tak jak mówiłam, kochany. Uważaj na nich, oni są dziwni. Odzywa się raz Izabela do Steda. Przeżyłem z nimi ostatnie kilka dni. Przeżyję jeden dzień więcej. Ja bym chciał ją tam delikatnie pocałować w policzek i się odwrócić i dołączyć do... Ona zapłonęła rumieńcem, kiedy to zrobiłeś. Dołączasz do reszty. Wychodzicie z kaczmy na zatłoczoną już w tym momencie ulicę. Pełną najróżniejszych osobników, najróżniejszych ras. I ja wychodząc chciałbym zobaczyć, co tam przybijali do drzwi. Czy tam gdzieś tam. Widzisz ogłoszenie. Ogłoszenie napisane dość takim krzywym pismem. I treść jego to: Czempion wrót Baldura, obrończyni Pandalinu, pogromczyni smoków i łowczyni wampirów, wojowniczka Naira wyrusza dzisiaj wraz ze swoją świtą, aby zbadać, co stało się
z miastem El Turel. Tłumy będą żegnać ją pod zamkiem księżnej Vantempur. Tak. Fajnie. Idę dalej. Jak on tam czytał, się zatrzymał przy tych drzwiach, to też się zatrzymałem. Ja też chciałam przeczytać. Esme, Grimnir i Sibo. Rzut na historię, proszę. 9. 14. 18. Grimnirze? Kiedyś słyszałeś historię, że wojowniczka Naira założyła zakon. Oddała swoje ziemie, by na tych ziemiach powstał zakon paladynów. Nic więcej ci nie świta, czy on został założony, czy nie został założony. Sibo, ty słyszałeś opowieść o tym, że wojowniczka Naira wyruszyła do dalekich krain, aby pokonać pewnego oszalałego smoka razem ze swoją świtą, ze swoimi wtedy jeszcze kompanami podróży. Ty zaś, Esme, czytałaś w swoich książkach, w których się lubujesz, porywającą, pytającą za serce historię trójkąta miłosnego, niejakiego Etariego, Varisa oraz Nairy. Ja mam pytanie. Słucham. Znając historię tamtą szczątkową taką Gryfina, moja postać, w sensie, że wiało nim coś tam. Tak. Czy mogę wiedzieć to, że postać Gryfina i... są jakoś powiązani? W sensie, nie wiem szczegółów, ale tylko wiem, że te dwie postacie są ze sobą powiązane jakoś. Znasz historię Gryfina, a teraz przypomniałeś sobie, że Naira też coś takiego robiła. Łatwo idzie ci to powiązać, że oni kiedyś byli gdzieś na jakiejś misji razem i chyba to ze smokami. To było wtedy to. Naira, to no chyba kiedyś miała jakiś zakon założyć, tylko nie pamiętam do jakiego w ogóle bóstwa ani czy się to udało. Kojarzy mi się to imię. Czy to ważne? Zakon paladynów, więc ciekawi mnie to trochę teraz. Najwidoczniej żyje jeszcze, więc... Nie wiem, idziemy. Idę sobie. Dobrze, no pierwszy się zatrzymałeś przy tej kartce, no idziemy, no. Więc Ted, ty mniej więcej wiesz, gdzie powinien przebywać mistrz Gryfin. Jest to bogatsza dzielnica. Szczęście tutaj macie, do tej dzielnicy macie jeszcze wejście, więc bez problemu, mijając ulice, mijając te wszystkie drogi, skrzyżowania, idąc dalej w głąb Wrót Baldura, faktycznie poziom tych budynków, poziom tych ludzi, poziom zamożności, wyglądu, ubioru, poziom tych wszystkich mieszkań faktycznie wzrasta razem z tym, jak wysoko wy po prostu idziecie. I czym dalej w głąb, tym po prostu ludzie są bogatsi. W końcu dochodzicie do czegoś, do takiej powiedzmy dzielnicy, która słynie z tego, że sprzedaje się tutaj usługi magiczne. Sibo, ty mniej więcej wiesz, czego masz szukać. Byłeś tutaj prawdopodobnie być może raz w swoim życiu. Więc w pewnym momencie ty przejmujesz inicjatywę. I dochodzicie do budynku, który powinien być akademią magiczną. No więc idziemy i chcę zapukać. Na pewno zapukam. Jak ten budynek wygląda? Myślę, że to jest taki niepozorny mały domek po prostu. Tak, nie wiem, jak wygląda, jakby na dole była apteka czy coś. A u góry po prostu tylko piętro. Z balkonikiem, nic więcej. Podchodzicie więc do tego małego, niepozornego domku. Kiedy ty, Sibo, podchodzisz do drzwi i już robisz ten gest pukania, drzwi automatycznie, nie zdążysz jeszcze dotknąć, one się otwierają do środka. W środku, jak jesteście jeszcze na zewnątrz, faktycznie wygląda jak sklep zielarski. Dobry! Przestałem gośkę. No, dobry. Cisza, nic nie odpowiada.
Czy my wchodzimy za nim? On jeszcze nie wszedł. Dobra, wchodzę. Znaczy ja wchodzę i to mówię, nie? Jakby. Dobrze. Czy wy wchodzicie za nim? Czy zostawiacie? Tak. Nie, ja też wchodzę. Wchodzę. Też wchodzę. Jako ostatni, ale wchodzę. Więc wszyscy wchodzicie i zaraz za Stedem drzwi zamykają się. Takim głośnym trzaskiem. Czy w tym momencie coś się dzieje? Czy w tym momencie jest transformacja tego domu? Chyba? Myślę, że tak. Myślę, że teraz wszystko się zmienia i jest już wielki hol i schody z lewej strony, z prawej strony prowadzone gdzieś tam wysoko, wysoko i w ogóle od chuja pomieszczeń. Tak by to wyglądało. Wszędzie przechadzają się osoby ubrane bardzo podobnie do ubioru Siba, z jakimiś księgami, z jakimiś magicznymi zwojami. Widzicie faktycznie, że to pomieszczenie w mgnieniu oka się powiększyło, rozszerzyło się, wydłużyło się. Teraz widzicie, jakbyście byli na parterze wysokiej, ogromnej wieży. Spiralne schody prowadzą po prostu na piętra wyżej, wyżej, wyżej. Czuć tutaj praktycznie namacalne pokłady energii magicznej. Gdyby to można było dotknąć, czujecie praktycznie, tak jak widać mgłę, czujecie po prostu magię, te wszystkie magiczne moce płynące od lewej do prawej, od prawej do lewej. Przy jakimś dużym stole trójka mężczyzn czyta jakąś księgę. W drugim boku tej sali jakaś kobieta przy stole alchemicznym waży jakiś eliksir. Pewien mężczyzna, człowiek, z wyglądu, łysy człowiek. Czarne oczy, czarne jak węgiel. Podchodzi. Ściska wargi w taką wąską kreskę. Patrzy się w stronę Sibo. Dobry. Mnie mistrz Edwin przysłał. Do pana Gryfina. No tak. Widzę, że wszystko wiecie. Elegancko. A oni? No, oni ze mną przyszli. Znaczy... I tak patrzę na niego. Mrużę oczy i tak patrzę na niego. Mogą wejść. Mężczyzna cofa się o krok. Widzisz taki pojedynczy gest dłonią. Jakby rysował okrąg. Okrąg materializuje się w jakiś portal. Mistrz Gryfin oczekuje. Chcę tylko się odwrócić, spojrzeć na Steda. I chuj, wzruszę się ramionami i wchodzę. Najwyżej, kurwa, on go nie zatrudnił, czy coś. Kurwa, portal! Ja się podniecam portalem. Ciszej, proszę. Oni się uczą i pokazuję dłonią na tych młodzików, którzy faktycznie z księgami, na takimi stołami alchemicznymi pracują. Ja stoję w miejscu, ja się nie ruszam, nie wchodzę do portalu, no bo no moja praca się skończyła. A ja chcę podejść do portalu i tak włożyć rękę. Tibo wchodzi pierwszy i znika w tym portalu. Ty podchodzisz zaraz za nim, w momencie kiedy dotykasz ręką linii tego portalu, coś cię wciąga. Pojawiasz się po drugiej stronie. Odwracam głowę, patrzę się na Steda. Ty wchodzisz czy zostajesz? Moje zadanie się już skończyło, doprowadziłem go na miejsce. Nie mieli ci jeszcze zapłacić czy coś? Nie odbieram zapłaty bezpośrednio od magów. Okej. Okay. No nic, ja miałem iść za smę, więc... Także widzimy się zaraz chyba, mam nadzieję. Ja będę czekał tutaj przed wejściem do akademii, jak mnie stąd wypuszczą. Się rozglądam nerwowo po sali. Proszę się nie martwić, możesz wyjść w każdym momencie. Odzywa się ten łysy mężczyzna. Nie znoszę portali. I wchodzę. Ciebie również wsysa. Słuchajcie. W mgnieniu oka znajdujecie się w jakimś dziwnym pomieszczeniu. Po pierwsze, jest to duże, ogromne, przeogromne. Wygląda jak gabarytami, być może ogromna biblioteka. Jedno wielkie pomieszczenie. Na pewno nie znajduje się w tym budynku. Dalibyście sobie głowę za to uciąć. Co w niej widzicie? Dziesiątki półek wysokich regałów.
upchane książki, tematycznie. Księgi wszystkie są, wszystkie traktują o magii i o historii. Na jednym końcu widzicie kilkanaście bursztynowych trumien, takich sarkofagów, bursztynowych sarkofagów. Cztery z nich są popękane. Gdzieś w oddali, wydaje wam się, że może to być 5-10 metrów przed wami, a może to być 100 metrów przed wami, widzicie taką postać. Siedzi sobie na wygodnym fotelu. Cała jego szata błyszczy po prostu kolorami, najróżniejszymi kolorami tęczy. Jak wygląda Gryfin z twarzy? Ma szaty jakieś bogato zdobione? Takie rdzawe czy coś takiego z jakimiś symbolami magicznymi? I złotą maskę wysadzoną jakimiś diamentami czy coś takiego w znak korony zasłaniającej całkowicie jego głowę? I tylko widać jakieś takie dwa płomyki, jakby z takiej odległości, takie błękitne, tam gdzie powinny być oczy. Nie widać jego rąk. Jakby szaty są dłuższe niż ręce, więc musiałby je wyciągnąć, żeby pokazać. Nie widać, po prostu to jest postać w masce zamaskowana. Kiedy rozglądacie się po tym pomieszczeniu, dostrzegacie tą właśnie siedzącą postać, te dwa dziwne takie płomyki zamiast oczu. Widzicie, że przed nim, tak jakieś na wyciągnięcie ręki, taką grubą, opasłą księgę. I on tą ręką po prostu macha sobie i karta tej księgi przewraca się. Ta postać ją czyta. Drugą ręką macha gdzieś tak na wysokości tego swojego krzesła. Widzicie, że w jego ręku materializuje się jakiś magiczny przedmiot. On się mu zaczyna przyglądać i następnie spogląda w tą księgę. Znów przedmiot i znów księga. W ogóle jakby nie zwracając na was w tym momencie uwagi. Bo my, znaczy ciężko nam stwierdzić, w jakiej odległości od niego jesteśmy, tak. Że to tak zakrzywia tą rzeczywistość, tak? Dokładnie. Więc może bym chciał może podejść tak kawałek bliżej, jakby nie podchodząc tak do niego, do księgi czy coś, tylko po prostu wyjść przed siebie, kawałek do przodu i zdjąć swoją czapkę, poprawić szaty. Co robi reszta? Ja się przyglądam tym dziwnym sarkofagom z bursztynem. Czy jakby coś mi to mówi historycznie, religijnie, czy... Musiałbyś na religię rzucić mi krytyka. Czyli nie ma sensu, żebym też rzucał, jakbym tak podchodzę, żeby się przyjrzeć i coś... Wiedza magiczna, krytyk. Tak się przyglądam, bo to mnie bardzo ciekawi, ale 7 na religię. Dobrze. Nie ma krytyka. Esme, czy ty podchodzisz? Ja się nie przyglądam sarkofagom, ja się ogólnie przyglądam wszystkiemu, taka wow. Tu masz tysiące ksiąg, dosłownie. Wiem i w tej chwili ja się nie ruszam z miejsca, ale może mój cień jest trochę czasem odrębnym bytem, odrywa się ode mnie i biega po ziemi, tak jakby po całej tej sali. Dobrze. Sibo. Jest moją ekscytacją. Sibo, robisz dosłownie 3 kroki do przodu, chcesz poprawić szatę, robisz te 3 kroki do przodu i w tym momencie coś się dzieje, załamanie magii i pojawiasz się zaraz przed tym mężczyzną, który siedzi. Dosłownie jesteś w tym momencie pół metra od niego. Głośno przełykam ślinę. Mistrzu Gryfinie, ściągam plecak z tego. Mistrz Edwin mnie przysłał. Otwieram powoli i wyciągam ten sześcian, po prostu mu wyciągam na dłoni w jego stronę, przyglądając się mu. On, ta księga znika przed nim. Ten magiczny przedmiot również, który miał w drugiej ręce, znika. Postać patrzy się na ciebie i ty widzisz te ogniki w jego oczach. Nie, to nie są ludzkie ogniki, to jest coś magicznego. To jest coś, o czym ty kiedyś słyszałeś i być może nie brałeś tego na poważnie. Ale jednak te opowieści o nim były prawdziwe.
On nie jest już teraz człowiekiem, nie jest teraz istotą żywą. Patrzy się w twoją stronę, mówi: Sibo Garrick. Tak. Jak wypowiada moje imię, nazwisko, po prostu zalewa mnie zimny pot i ręka mi się zaczyna trząść. Jak sobie uświadamiam to, że on nie jest człowiekiem ani żadną istotą rasy, tam elfem, takim tam. Ale nie odzywam się, stoję prosto. Jakie dostałeś zadanie? Mistrz Elfin kazał mi tylko przynieść to mistrzowi. Nic więcej nie powiedział. On wyciąga rękę i widzisz kościane palce wysuwające się z tej szaty. Kościaną dłoń. I chce złapać ten przedmiot. Zamurował. Ja po prostu stoję, tak jak go chwyta, to dalej moja ręka tak stoi, tak. I tak w miejscu. Libo, opanuj się. Nie zrobię ci przecież krzywdy. Jeszcze. Daj mi to. No właśnie. Daję mu to. On to chwyta? Bardzo takim powolnym ruchem przesuwa sobie przed oczy. Zaczyna się przyglądać temu sześcianowi. Dobrze się spisałeś. Twój mistrz powinien być z ciebie dumny. Nagroda za twoje usługi. Wykonuje taki pojedynczy gest ręką. W jego drugiej kościanej dłoni pojawia się zwój. On ci go wręcza. Dziękuję. Ale bo jakbym mógł wtrącić... Pytaj śmiało. W sensie nie, bo nie wiem w sumie, czy mistrz Edwin jeszcze żyje. Żyje. Czyli mistrz Gryfino wszystkim. Dobra, nie było pytania. Nie było tematu. Więcej wiary w siebie, chłopcze. Mój brat też był kiedyś taki jak ty. Widzisz, że on robi coś na kształt westchnięcia? Barki mu się delikatnie unoszą do góry. Oczywiście ta szata, nie? Delikatnie unosi się u góry i opada. Zbadam to, co przyniosłeś i poślę po ciebie. Obawiam się, że może mieć to coś wspólnego z kultem Martwej Trójki. Dobrze byłoby, gdyby, jeśli oczywiście będzie okazja, gdybyś zajął się jakoś tą sprawą. Pomógł wyeliminować tych kultystów. Jak mistrz życzy. Wy to słyszycie, nie? Wy to słyszycie. Poślę po ciebie, jeśli dowiem się czegoś. Kiedy dowiem się czegoś? O tym sześcianie. Czy masz jeszcze jakieś pytania? Nie wiem. Może miałem, ale... jakoś... tak. Pomyśl, ale w milczeniu. Widzisz, że przed nim się pojawia znów ta księga lewitująca w powietrzu i on... zaczynałem czytać. A ty stoisz sobie tak obok niego. On ci rozkazał, żebyś w milczeniu sobie pomyślał, czy masz jakieś pytanie i on zajął się tą księgą z powrotem. W tym czasie Grimnir? Esme? Spoglądam na Grimnira i tak schylam się do niego i mówię mu: słuchaj, myślisz, że w tej akademii są w stanie nauczyć magii nawet najgorszego debila? Chociaż chyba jest to trochę strasznie. Słyszysz głos, jakby ktoś szeptał, no stał między wami. Debili wysyłamy na pierwszy ogień w bitwach. Odzywa się ten sam głos, który przed chwilą odmawiał z Sibo. To ja się tak otrząsam po prostu i... okej. Ja tylko tak przykładam palec do ust,
pokazując jej, żeby jednak było cicho, tak jak powiedział to ten byt Sibo, żeby myślał w milczeniu. I też tak się rozglądam i już w sumie nie wiem, co robić, czy idziemy stąd, czy ten portal tam dalej jest, czy on zniknął, nie ma. Czy... Nie ma. No to tak stoję i tak się zastanawiam, jak mamy stąd wyjść i kiedy, czy to już, czy to... Sibo! Bo... Mistrzu, jakbym mógł zadać pytanie malutkie jedno? Mhm. To może mistrz by wytłumaczył, co się tak właściwie stało z Elturel i tam mieszkańcami, z mistrzem Edwinem. Księga znika. On znów tym swoim spojrzeniem patrzy się w twoją stronę. Kiedy zbadam przedmiot, który właśnie mi przyniosłeś, chłopcze, będę mógł ci w 100% odpowiedzieć na to pytanie. Tego momentu zostają mi tylko moje własne wymysły. Towarzysz przestał świecić. Wy oczywiście słyszycie to, wiecie, że towarzysz to jest nazwa używana w innych miejscach, określająca słońce, które świeciło nad Elturel. Towarzysz przestał świecić. W tym samym momencie bramy piekieł się otworzyły i został przeprowadzony atak. To wszystko zwiastuje wiele złego, chłopcze. Wrota Baldura podobno będą następne. Bynajmniej tak mówią ludzie. Jest to czas próby. Jest to czas wielkich czynów. To czas też śmierci. Nie lękaj się śmierci. On mówi to tak całkiem bezdusznie, beznamiętnie. Nie lękaj się śmierci, bowiem śmierć to tylko kolejny krok. Możesz stać się kimś więcej. Czyli moje... Czyli ten sześcian mógł przyczynić się do tego, co się stało? Nie mów o tym głośno. Niech to zostanie między nami. Widzicie, że on robi taki ruch, jakby chciał z nadramienia Sibo spojrzeć na was. Między nami. Patrzy się i wyczujecie to spojrzenie, te ogniki. I on czeka na jakąś reakcję. Ewidentnie czujecie, że musicie teraz coś odpowiedzieć. Przepraszam, a jak możemy stąd... wyjść, bo my możemy wyjść. On pstryka palcami, tymi kościanymi. I pojawiasz się przed drzwiami tego sklepu zielarskiego. W jednej chwili. O kurwa! Paladynie? Masz coś przy sobie. Owszem. Nie wszystko jest tym, czym wydaje się na pierwszy rzut oka. Uważaj na to. I nie rozpowiadaj za głośno, co masz. Czy jest to przedmiot, który mógłby jakoś pomóc zapobiec wydarzeniom, które są domysły, że nastąpią? Jest to o wiele ważniejszy przedmiot. Przedmiot, który będzie pożądany przez wielu, lecz niekoniecznie do dobrych czynów. Jest to coś, co może zniszczyć wrota Baldura. Ale jest to też coś, co może... On ponownie pstryka palcami. Ciężar, który miałeś na szyi, znika, pojawiając się w jego dłoni. Siema. Tu Kamil z ostatniej przystani. Mam nadzieję, że nasze zmagania w świecie wyobraźni ci się spodobały. Jeśli tak, to zostaw lajka, daj suba i zadzwoń dzwoneczkiem. A, i napisz w komentarzu, co myślisz o naszych perypetiach. Dzięki. Do usłyszenia następnym razem.